Pan redaktor się tak wszystko nakręcił. Sfinalizowania inwestycji słupków startowych na basenie oraz lin torowych. Inwestycja sfinansowana w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i w połowie z Urzędu Miasta. W sumie inwestycja warta 80 tysięcy złotych. Dzisiaj oficjalnie otwieramy te nowe urządzenia dla uczniów, dla mieszkańców Grudziądza i dla sportowców, którzy na co dzień będą mogli korzystać, uczyć się skoku startowego z profesjonalnych słupków zgodnych z międzynarodowymi przepisami. Tak, to jest bardzo drobna inwestycja, ale niewątpliwie ważna. Jeżeli chodzi o infrastrukturę basenową, to o czym pan dyrektor powiedział, ona pozwala na profesjonalne uczenie skoków, czego wcześniej takiej możliwości nie było. Nasza struktura basenowa jest bardzo, bardzo uboga w mieście i dlatego od jakiegoś czasu bardzo intensywnie pracujemy nad projektem nowego basenu przyszkolnego na Szczemięcinie. Praktycznie mamy tam wszystkie zgody, mamy już pozwolenie na budowę. Niestety kosztorys tego przerasta znacznie to, co planowaliśmy, ale absolutnie nie rezygnujemy z tej ważnej, bardzo ważnej inwestycji. Będziemy zabiegać o środki zewnętrzne i myślę, że to nam się uda. Już takie rozmowy prowadzimy. I ta inwestycja też w ciągu najbliższych miesięcy ruszy. No i oczywiście uzupełni tą infrastrukturę basenową w Grudziądzu. Bardzo się cieszymy, że w ogóle można korzystać z programu Kujawsko-Pomorska ma infrastruktura sportowa. Większość gmin realizuje z tego naprawdę bardzo małe inwestycje typu siłownie zewnętrzne, plenerowe, które my z kolei finansujemy z budżetu obywatelskiego na ogół. Potrzeba remontu tego basenu wynikała z potrzeby czasu. Słupki startowe, które tutaj były zbudowane 30 lat temu razem z basenem, nie spełniają niestety minimalnych wymogów po to, żeby zrobić chociażby jakieś zawody o minimalnie lokalnym znaczeniu, nawet tutaj grudziąckie pomiędzy klubami sportowymi. Takie słupki już są od kilku lat na rządzu i prezes klubu sportowego UKS Ruch, pan Rafał Chmielewski, zwrócił się z taką prośbą o wymianę, a że akurat trafiliśmy na nabór dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego. Mogliśmy pozyskać 40 tysięcy złotych. Przypomnę, że to jest trzecia inwestycja zrealizowana z tego programu, bo już w latach 19-20 zrealizowaliśmy remont siedziby klubu kolarskiego ALKS Stal. Tak, te słupki są szczególnie ważne dla sportowców, czyli dla tego naszego wyczynu młodzieżowego. Bardzo ważny skok jest szczególnie przy tych najkrótszych dystansach, tak? Czyli przy sprintach, tych 50-100 metrowych dystansach. Te, które były, nie spełniały, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, żadnych norm. W zasadzie nie można było z nich bezpiecznie skoczyć. W tej chwili słupki są profesjonalne, można zorganizować lokalne zawody i można się tym naprawdę pochwalić. Tutaj też pochwaliłbym wykonawcę, który bardzo, bardzo ładnie to wykonał, bo też baliśmy się, że ta wymiana może naruszyć strukturę. Okazało się, że bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie to zostało wykonane. Także cieszymy się. Zawodnicy już testowali i są bardzo pozytywne opinie na temat tego, co zostało zrobione. To są takie słupki regulowane już, tak? Można powiedzieć, tak? Tak, to są takie słupki regulowane, takie dokładnie z takich, czy z bardzo podobnych skaczą zawodnicy na Mistrzostwach Świata czy Europy.